na winę. Czyli ma to charakter bardzo przestronny, ale nie charakter chronologiczny, bądź charakter historyczny, tylko właśnie tematyczny, problemowy. Tak jak powiedziałem, każdy z tych zestawów zawiera płytę DVD. Płyta z kolei, każda, zawiera co najmniej dwa filmy. Jeden film fabularny i jeden film dokumentalny bądź animowany, które oba w jakiś sposób nawiązują czy łączą się z tematem danych zajęć dydaktycznych. Do tego dołączona jest broszura. Na płycie poza tym jeszcze znajduje się krótki wykład specjalistyczny, ale właśnie z jednej strony specjalistyczny, z drugiej strony świadomie przeznaczony dla odbiorcy młodego, tak żeby go nie zanudzić, tylko raczej zachęcić do tematu, jak również znajdują się komentarze przede wszystkim ze strony bądź to studentów szkół filmowych lub młodych filmowców, którzy również niejako, no, będąc nieomal rówieśnikami odbiorców tych materiałów, w jaki sposób komentują czy wypowiadają się na dany temat, prawda? To, co oni na ten temat myślą, tak jak widzą dany temat, co ma stanowić w zamierzeniu swego rodzaju zalążek dyskusji dalej już prowadzonej przez samych odbiorców. Do tego dołączona jest broszura drukowana, która to broszura z kolei przeznaczona jest dla nauczycieli. Zawiera ona niejako podstawy, pewne założenia dydaktyczne, pewne pomocnicze materiały, które umożliwiają czy pomagają nauczycielowi w przeprowadzeniu zajęć na dany temat. Także tak więc każdy taki zestaw zawiera jak gdyby komplet tego, co jest potrzebne do poprowadzenia zajęć na temat taki jak, że tylko tu wymienię, wokół narodowych stereotypów, to są takie, można powiedzieć, hasłowe tematy poszczególnych tych zestawów, współczesne lęki, portrety zbiorowości i temu podobne. Jaką anegdotę powiem, że ponieważ wielkie zainteresowanie tą biblioteką szkolną było także ze strony prawodawców, to odbyła się taka podobna nieco prezentacja w Sejmie Rzeczypospolitej Komisji Kultury i Środków Przekazu i w ramach dyskusji dosyć szybko, jako jeden z pierwszych, zabrał głos bardzo szanowny senator Kuc, który zakrzyknął, że filmy nie pokazują Śląska i nie pokazują należycie odrębności. No, z wielką satysfakcją mogłem natychmiast sięgnąć do stosownej płyty z napisem Małe Ojczyzny, gdyż jest specjalny zestaw poświęcony właśnie odrębności lokalnej, społecznościom lokalnym, którego to ilustracją jest oczywiście film o Śląsku Kazimierza Kuca. W związku z czym okazało się, że obawy pana senatora okazały się co najmniej przedwczesne. Teraz jakie są dalsze losy biblioteki szkolnej? Po wykonaniu tego wszystkiego zostało wykonanych 15 tysięcy egzemplarzy. 15 tysięcy egzemplarzy. Chcę powiedzieć, że było to możliwe dzięki bardzo ofiarnej nie tylko współpracy już wymienionych ekspertów, którzy to przygotowywali, ale również dzięki bardzo pozytywnej postawie posiadaczy praw do tych filmów, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że jednym z problemów, na które natrafiliśmy, to było oczywiście pozyskanie praw za możliwie niską cenę, bo to są 52 filmy. 52 filmy o różnych długościach. Posiadacze praw, głównie producenci, wykazali tutaj bardzo daleko idącą dobrą wolę. Oczywiście otrzymali jakieś wynagrodzenie za udzielenie tych praw, ale to było wynagrodzenie bardzo, bardzo ograniczone, bardzo takie, można powiedzieć, nieomal symboliczne i to umożliwiło utrzymanie kosztów tego przedsięwzięcia w jakichś realnych granicach i wykonanie 15 tysięcy kopii, które są za darmo, podkreślam, rozsyłane do szkół średnich w całej Polsce. Także praktycznie prawdopodobnie wszystkie szkoły średnie istniejące w kraju mogą otrzymać taki zestaw, otrzymują je i z tego, co nam wiadomo, no, otrzymujemy niezwykle wręcz pozytywny oddźwięk tego przedsięwzięcia. No, biblioteka szkolna stała się takim trochę, można powiedzieć, hitem sezonu. Wszyscy chcą to mieć, wszyscy chcą to oglądać. To są rzeczywiście bardzo ciekawe filmy, bardzo to jest tak zrobione.
umiejscowiony sposób, który zachęca, który rzeczywiście no, nie stanowi jakiegoś martwego przedmiotu, a coś, co swoją rolę edukacyjną bardzo dobrze spełnia. Zgłosili się także inni chętni odbiorcy, na przykład placówki polskie za granicą, domy kultury i inne miejsca. No, z żalem musimy odmawiać, albowiem, jak mówię, te prawa zostały pozyskane dla bardzo konkretnych celów, dla celów edukacyjnych i wyłącznie w ramach edukacji mogą być wykorzystywane. Nie można tego ani wyświetlać publicznie, ani w innych miejscach, tak, pewne ograniczenie istnieje. To są wszystko firmy polskie. Chcemy jednak, czyli jakby pierwszy krok polega na prowadzeniu edukacji na bazie polskiego filmu. No co ma oprócz także określone oczywiście cele zainteresowania, zaciekawienia dorobkiem polskiego filmu młodego pokolenia i pokazania tego dorobku, który no nie zawsze jest niestety dzisiejszej młodzieży dobrze znany. Ale chcemy zrobić krok dalszy. Zajmie to na pewno trochę czasu. Tutaj również kwestie praw będą bardzo istotne i niełatwe, ale gdzieś w perspektywie najbliższych 2 lat chcemy zrobić kolejny taki zestaw, tym razem oparty na kanonie kina światowe. Będzie to trudne, ale mam nadzieję, damy radę. Dziękuję bardzo. Mogę sobie mówić tutaj słowa komentarza, to znaczy o 2 rzeczach jeszcze warto wspomnieć. Znaczy, po pierwsze, wiele z tych filmów to są filmy w ogóle niedostępne na żadnym nośniku oprócz tego, czyli one są, jakby ich wydanie jest niezwykle cenne także z punktu widzenia takiego no, dostępu w ogóle do tych utworów. A po drugie, ponieważ nie ma w szkołach edukacji filmowej, to te tematy zostały właśnie tak pomyślane, żeby one były do wykorzystania na rozmaitych przedmiotach, czyli na języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, historii, czy jakieś tam jeszcze, jeśli nauczyciel będzie chciał. Nauczanie o sztuce. Tak. I poproszę następną osobę, panią Agnieszkę Kubicą. Dzień dobry Państwu. Przyjechałam do Państwa z Centrum Sztuki IWRO we Wrocławiu. WRO jest taką jedyną w Polsce wyspecjalizowaną instytucją, która zajmuje się sztuką mediów. Jesteśmy organizacją pozarządową, zajmujemy się tym, co robimy od 1989 roku. Natomiast jesteśmy w tak specyficznej sytuacji, że właściwie dopiero w lutym ubiegłego roku mogliśmy uruchomić taką stałą działalność we własnej siedzibie, co jest wynikiem takiego projektu z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego gmina Wrocław. Zapewniając nam siedzibę, zdecydowała się na realizację jakby naszymi rękami elementu strategii polityki kulturalnej, natomiast my zobowiązaliśmy się, że w tymże miejscu udostępnimy nasze zasoby wiedzy, naszą kolekcję, która obejmuje parę tysięcy polskich, międzynarodowych prac medialnych, sztuki wideo, dokumentacji, wywiadów z artystami. Ale również postanowiliśmy, że będziemy w tym miejscu prowadzić edukację medialną, edukację w ogóle. Zajmujemy się taką dziedziną, która jest dziedziną bardzo specyficzną, ponieważ ona łączy w sobie całą sferę problemów właściwych dla sztuki współczesnej, jak i dla tej sfery medialnej. To znaczy, prowadząc program edukacyjny, musimy się zmierzyć nie tylko z tym, jak wyjaśnić dzieciom, ludziom młodym, ale też ludziom dorosłym. Takie przejście, więc zmianę definicji dzieła sztuki, nacisk na jego taki procesualny charakter, rozbudowę całego arsenału nowych narzędzi. Czyli wyjaśnić te wszystkie, czy przekazać te wszystkie aspekty, które łączą się z rozwojem sztuki współczesnej, sztuki XX i XXI wieku, ale jednocześnie włączyć w to taką tradycyjnie pojmowaną edukację czy kompetencję medialną, o której tutaj mówiliśmy dzisiaj, czyli jakby świadomość tego, w jaki sposób funkcjonują rynki medialne, umiejętność konstruowania oraz dekonstruowania przekazów medialnych różnego typu, przekazów, które stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej złożone. Jak również umiejętności takie czysto warsztatowe, polegające może niekoniecznie na obsłudze programów, ale może bardziej na uświadomieniu sobie, skąd te programy się biorą i że kod jest również rodzajem języka. I zachęcenie tych ludzi uczestniczących w naszych działaniach edukacyjnych również do samodzielnej aktywności.